Dobrze, lecie, można powiedzieć na temat sytuacji, w której pani się znalazła dzisiaj. No tak, jestem w Polsce na weselu, bardzo się mi podoba. Ludzie się bardzo ładnie bawią, są piękni, mili, przyjemni, dużo jedzenia. Alkohol jeszcze nie wiem, to chyba będę próbować. I ślub mi się podoba, a w pięknej okolicy to jest. Blisko jest morze, lasy, ptaki śpiewają, zieleń, no piękne, same kwiaty. Pięknie. Mówił, że tu jest Szymonie. Czy chcecie dobrowolnie i bez żadnego przymusu zawrzeć związek małżeński? Chcemy. Czy chcecie wytrwać w tym związku, w zdrowiu, w chorobie, w dobrej i złej doli aż do końca życia? Chcemy. Czy chcecie z miłością przyjąć i po katolicku wychować potomstwo, którym was Bóg obdarzy? Chcemy. Ja, Szymon, biorę Ciebie, Małgorzato, za żonę i ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Ja, Małgorzata, biorę Ciebie, Szymonie, za męża i ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. Małżeństwo przez was zawarte ja powagą Kościoła katolickiego potwierdzam i błogosławię mnie Ojca i Syna i Ducha Świętego. Małgorzato, przyjmij tę obrączkę jako znak mojej miłości i wierności w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Szymonie, przyjmij tę obrączkę jako znak mojej miłości i wierności w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Generalnie piekło zamarzli, bo nie przypuszczałem, że Szymon weźmie ślub.
Ja no żartuję. Bardzo dziękujemy za zaproszenie. Dziękujemy. Szkoda, że drugi raz takiego czegoś nie będzie, bo ślub się ma raz. Ślub w plenerku, pełen wypasik. Gosia bardzo ładnie wygląda. Szymon też bardzo ładnie tańczył. Kiedyś ktoś tam nas zaprosi jeszcze na takie śluby. W życiu różnie bywa. Są ciche dni, nie? I łóżko dzieli, łóżko łączy. Beautiful story. Every